Cześć, siema! To ja, wasza ulubiona youtuberka, która ma schizofrenię i bawi się plastikiem dla pięciolatków. Dzisiaj, jak zwykle, na prośbę moich kochanych widzów, zagłębimy się w odmęt internetu, do którego sami nie chcielibyście zmierzać. A oto przed wami kolejny odcinek hejterskich filmików. Seria, która niestety stała się serią na moim kanale. A teraz tak już nie na poważnie, przejdźmy do pierwszego filmiku, bo przed nami jest 8, ale wszystkich 8 przecież nie zrobię, więc... W opisie macie playlistę tam taką, wiecie, ze wszystkimi tymi hejterskimi filmikami. Królowe złego! Królowe złego! Jak? Królowe czego? Nie wydaje mi się. Witajcie, wiem, że miał być miał być dzisiaj hejt. Ogólnie miał być kolejny odcinek z hejtu na seksmasterkę. Że co? Hejtu na kogo? Traciłam wiarę w ludzkość. Ale postanowiliśmy, że nagramy hejt na Zafirę LPS TV. Tak, więc tak. Po pierwsze, nie szanuje ona petków, które kupują jej rodzice. A skąd ty wiesz, że mi rodzice kupują pet shopy? Może sama sobie je kupuje? Tylko spala je, zmywa im twarz i w ogóle itp. itd. Dziewczyny, musicie mnie pomścić. Biedny plastik też się do tego przyłączy. Ja już to widzę. Dobry żart. Kaszelek. Wiecie co, ja chyba zacznę obawiać się o własne życie. Pewnie w niedługim okresie czasu przyjdzie po mnie jakaś mafia czy coś. Pomszczą mnie za te spalone figurki. Będę jak ta święta Barbara, święta Klaudia Męczennica. To brzmi źle. Prawda? Mhm. Chcesz coś dodać? Ja nic nie dodaję. Mówcie dalej. Proszę. Królowe złego. No bo ona jest jakaś dziwna, spuszcza je w kiblu, ja nie wiem. Też nie wiem. Jak można tak robić z pet shopami, kurde? Wiecie co? To kurde dodało takiego klimatu, że ja się aż przeraziłam. Ja myślę, że to groźba. Tragedia. W ogóle ja nie wiem. Nie wiem. Weźcie, proszę. Jeżeli subskrybujcie tutaj jej unsuba, lajka w dół, znaczy łapkę w dół. Nam możecie dać lajka. Lajka w dół. Takie namawianie do nienawiści. Wiesz, że to chyba karalne. Wiem, podam cię do sądu. XD. Tak. I w ogóle, jak ona mogła mieć kilka tygodni, czy tam, no, kilka miesięcy, już ponad 6 tysięcy subskrypcji? No ja nie wiem, pewnie sobie zrobiła kilka kont. W sensie 6 tysięcy kont, prawda? Aha, rozumiem. O, takie życie no life'a. Ten, zapomniałaś dodać, że przez 6 miesięcy miałam tylko 50 subów. No, taka była prawda. Kazała koleżankom swoim zrobić kilka kont i ją subować. Z koleżanką? Powiadasz? Albo po prostu kupiła te suby. Gdzie? W Intermarsze? A może w Pęcie? Ślad Zbycha. Jej seria Ślad Zbycha. No, to jest coś takiego, jakby obejrzała wszystkie babcie. Czekaj. Co ty zrobiłaś? Obejrzałaś babcie? Ale jaką babcię? Ponieważ tam jest coś takiego, jakby... Ta jego babcia była jakaś okropna i upośledzona umysłowo, czy coś takiego. Niedojebana umysłowo. A babcie są super. O co chodzi? A zresztą wiesz, nie każda babcia jest fajna. Jedna na przykład kiszą swoich wnuków w beczce. Okej, teraz przejdziemy do kolejnego bardzo poważnego filmiku z serii Nienawidzę. Zobaczmy, co autorka nawidzi swoim wzrokiem. Hejka, to
moja Patiszka LPS i dzisiaj... Mów ciszej. Za głośno mówisz. O to, że nienawidzę Zafiry Lipy Sytywy, więc pa. Czemu ona recytuje literki jak dziecko w przedszkolu? Lipy Sytywy. Lipy Sytywy. Nie, czekaj. Lipy Sytywy. Lipy Sytywy. Nienawidzę tej. Z a f i r Lipy Sytywy. Aha, nie pach. Jest głupia. Zachowuje się jak idiotka takie. Oto profesjonalny polski język. Zachowuje się jak idiotka takie. O, jestem piękna. O, wtedy jestem piękna. Co ja właśnie obejrzałam? Wiecie co? Link. Bez cenzury oczywiście znajdziecie w opisie. No, sorry. Hej, zobaczcie! Zafira Alpestini jest chora! I ta osoba ma dowody! O kurde... Musimy to koniecznie obejrzeć! No hej! Dzisiaj postanowiliśmy poruszyć temat Zafiry Alpestini. Nie umie w ogóle... Właśnie tak jak to przedstawiam. Nie umie w ogóle sterować swoimi LPS-ami. Nosi same podróbki. Właśnie, przepraszam, że nagrywam teraz podróbko. No właśnie, nie umiem sterować figurkami i nosi same podróbki. Tragedyn. Tragedia. A propos podróbek, wiecie o tym, że owieczka do mnie napisała? Pisała, że to troll. Od początku wiedziałam, ale uznajmy, że to nie był troll. Tu wam pokażę się komentarz owieczki. Możecie sobie zapauzować i przeczytać. Dobra, dobra, Zafira, oglądaj dalej ten film, bo jest taki ciekawy i trwa całe 5 minut. No, pewnie autorka tego filmu dużo pracy włożyła w ten film, więc Zafira, oglądaj. Ale chciała właśnie bym pokazać, jak zachowuje się Zafira LPS-TV. Kurczę, czyli nie tylko ja mam schizofrenię. Autorka tego filmiku również. To by dużo wytłumaczyło. A więc powiemy tyle, że Zafira jest psychicznie chora. Z tego co wiem, to lekarz może dawać receptę, czy ktoś jest chory, czy też nie. A nie pierwsza, lepsza osoba z internetu. A może to ja się mylę? Pewnie jestem w wielkim błędzie. A świat Zbycha to nic... Przepraszam. Masz bardzo, bardzo ładną bluzkę, naprawdę. Naprawdę bardzo ładna bluzka. Też bym taką chciała. Daj na miary. Aj, patrzcie, jak my pięknie mówimy. Hejka, ja jestem Olivia. Bo jak możesz? Właśnie zepsułaś dobre imię mojej przyjaciółki. Dlaczego? Dlaczego ty mi to robisz? Takie ładne imię. Wciąż prowadzimy dyskusję o Zafirze LPS TV. Czekaj, ale z kim prowadzisz tą dyskusję? Sama ze sobą? I czy nagrywasz? To trochę dziwne. Czy ona jest normalna? Proszę, powiedzcie mi. Stanę na waszej głowie, jak mi powiecie, że ona jest normalna. Wiesz co, ja wolałabym, żebyś nie stawała mi na głowie. Naprawdę, nie chciałabym. To mogłoby się źle skończyć. I to dla ciebie. Bo nie jest normalna, ani trochę. Chętnie bym ją zabiła, jakbym ją spotkała. O fuck. Czyli mam rozumieć, że już druga mafia będzie mnie ścigać. O kurde. Co ja teraz zrobię? Alicja N chce mnie zabić. Proszę, pomóżcie. Coś mi się wydaje, że będę musiała zamknąć się w piwnicy. Ale nie muszę się o to martwić. Moi widzowie na pewno wyślą mi jedzenie do tego bunkru. Pewnie w postaci suchego chleba i psiej karmy. A jej LPS-y są brzydkie. Nie to co nasze, my mamy tyle popów. Czy ktoś mi powie, dlaczego ona mówi w liczbie mnogiej? To trochę dziwne. Patrzcie, a ja mam taką beznadziejną kotkę, która nawet nie ma napisu LPS, tylko jest z jakiejś gazeczki.
A tu jest jakiś stary LPS-ik, który znalazłam na trawie. Biedna trawa. I co nimi nagrywa? Że co? Proszę, proszę jeszcze raz to włączyć. Co ty właśnie teraz powiedziałaś? A raczej wy powiedziałyście, bo miało być w liczbie mnogiej, nie? Napiszcie w komentarzu koniecznie, co ona właśnie teraz powiedziała. A najlepszy komentarz przypnę, oczywiście u góry, bo tak. Czyli będzie on się wyświetlał jako pierwszy, jakby ktoś nie wiedział, nie? Zaleć wam coś pokażę. Czy to jest drucianka do naczyń? To są stare styropianowe kulki. A styropianowe kulki? Okej. Nie wnikam, czym tam rodzice cię karmią. Na których Zafira siedzi i operuje starą kamerą z XV wieku. Nie wiem, czy wiesz, ale w XV wieku nie było kamer. XV wiek to chyba nawet jeszcze średniowiecze było. No. Jak już próbujesz kogoś oczerniać, to chociaż to dobrze argumentuj, bo twoja historyjka jest taka trochę nierealna. Nie wiem, czy wiecie, ale Zafira potrafi latać. Potwierdzone info, zwłaszcza po wypiciu kawy o 1 w nocy. W snach. Ej! Co to miało być? Co to z redakcji? Ja już myślałam, że to serio mówi, że ja latam. No ja naprawdę latam. W snach. To jest taka głupia i nikt jej nie chce subskrybować. Zafira, spokojnie. To tylko filmik na YouTubie. Przecież YouTube to poważny biznes. Ej, wiecie, że nasza koleżanka zasubowała? Naprawdę? O nie! Dokonała zdrady! Ale już niedługo spalimy ją na stosie za tą zdradę. Cześć, jestem Zbiechu! O cześć, jestem Edek! Jesteśmy obaj psychiczni! Tu mnie tak akurat rozbawiłaś. Dobra parodia! Osoba, która jest psychiczna i... I ci rodzice w tle. Zastanawiam się, co by myśleli, widząc jak ich córka, a raczej córki, nagrywają figurkami jakieś rzeczy i mówią o psychicznej dziewczynce z dużą liczbą subów. To mogłoby być ciekawe. Tak, to jest nowy filmik, do którego przejdziemy. Tego jest dużo, ale nie chcę zbyt robić długiego filmiku czy coś tam, więc po prostu to będzie ostatni na dzisiaj. A propos, od czego masz montaż, żeby to wyciąć? Nie? Nie? Dobra, ja nic nie mówię. Tak, okej. No siema. A ja dopiero się niedawno wyleczyłam z jednego dramatu. Ona funduje mi kolejną owieczkę. To ja... Padłam na coś genialnego. No bo mogliby zrobić zdjęcie tej owieczki i dać tak na papierosy, nie? Że papierosy powodują raka. Raka mózgu. To by w sumie całkiem ciekawie wyglądało. Uchana, to pola. Ale co to pola? Co pola? Jakie pola? O co chodzi? Gdzie ty mieszkasz? Na wsi? Że to pola są? Ja tam pól nie widzę. I zdecydowanie wolę las od pola, więc się srogo pomyliłaś. Mam nazwę nie hejtereczka LPS TV, dlatego że mi tak dużo osób mówi. Czy to jest owieczka V2? Czy to jest ta sama osoba V2? Nawet podobnie mówią. I też jakaś dziewczyna widziałam takiego baranka. Co pokazywała? Aha, muszę cię zadziwić trochę, ale to jest owca. Ale mój jest ładniejszy. Jest ogólnie przerobiony i patrzcie, ma takie śliczne... Czekajcie, takie śliczne okulary. Ta skromność. I ogólnie jest taki ładny. A ona robi coś takiego, zobaczcie. Że bierze to o tak. I że niby facet się sam rusza, a ten, a
i robi coś takiego. A to powinno być, żeby o tak, żeby było dużo palców widać. Jak widzicie, według hejterecki LPS TV, profesjonalistki zresztą, nagrywanie powinno wyglądać o tak. No i teraz to pięknie wygląda. Mam pomysł. Od razu przywalmy same ręce, tak będzie fajnie. Bo wiecie, nie ma nic lepszego niż oglądanie czyichś rąk. I na przykład ona kupuje subskrypcję podobno. No bo jak to możliwe, żebym miała już 25 tysięcy? Tak. To jest jeszcze z 18 stycznia tego roku. O kurde. No, duży postęp zrobiłam. A każdy szanujący się youtuber ma przynajmniej 5. No właśnie, to skoro ty jesteś szanującym się youtuberem, to dlaczego masz 2? Matko, do czego to doszło? Jeszcze można z podsłuchami robić coś takiego, tylko ona jest zbytnio leniwa, ja się nie chcę. Czekajcie. No właśnie, takie rzeczy możecie robić z petshopami i właśnie tym pięknym akcentem. Zimę z planety aktyw, jeje. Kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo się cieszę i jeżeli chcecie, żebym nagrała pozostałe hejtereczki, które nam zostały, są w playliście, które jest w opisie, przypominam, to możecie zostawić lajkacza pod Killing Love. No co, szantaż musi być. Więc ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie, pa pa!